przygotowuje się na Sonię Gawron z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Bartłomieja Dworskiego w Krakowie z numerem 13. Szanowni Państwo, naród, ojczyzna, kraj, patrioty. Te wszystkie słowa wyrażają coś bardzo ważnego, lecz jeśli nie powiążemy ich z prawdziwymi uczuciami w naszym sercu, nie mają żadnego znaczenia. Są puste. Są tylko zwykłymi wyrazami zapisanymi w słowniku. Ja myślę, że przywiązanie do własnego kraju i ojczyzny to coś, co powinniśmy odczuwać nieustannie. Się pobiegamy ludzi, idzie do pracy, zasypia. Miłość do własnego narodu powinna być częścią naszej duszy. Powinna nam dawać siłę, by stawać się lepszym człowiekiem. Robić coś więcej dla swojego pokolenia. Czy można nazwać patriotą człowieka, który przejawia swoją przynależność do kraju tylko wtedy, gdy rozgrywa się akcje sportowe? Nie sądzę. Kochać swój kraj znaczy kochać jego kulturę, jego historię, obyczaje, jego język. Znaczy to o tym, iż darzymy go głębokim szacunkiem. Czcimy jego tradycje, własnych bohaterów narodowych. Czcimy naszych przodków. Nie boimy ofiarować się dla dobra naszego kraju. Czujemy solidarność z własnym narodem i społeczeństwem. Jan Karolski twierdzi, że o miłości do ojczyzny świadczy nie tylko męstwo pokazane na polityce, ale również wykorzystanie innych talentów darowanych przez Boga. Inteligencji, nieumiejętności charakteru czy daru pięknej wymowy. To jest to, co nazwałbym prawdziwą miłością do ojczyzny i narodu. To jest to, o co według mnie usiłowali Wojciech Korfanty czy Wójca Narodowy na Górnym Śląsku lub August Wąt. Polski biskup i kardynał. Lecz co może się stać, gdy patriotyzm przekroczy granice moralne? Gdy miłość od własnego narodu przemieni się w fanatyzm? Sądzę, że wszyscy Państwo wiedzą, dokąd zmierzam. Nie tak dawno żył człowiek, który miał wizję. Wyobraźnię swego narodu jako najlepszego na świecie. Ale jego miłość do ojczyzny przerodziła się w coś odmiennego od patriotyzmu. Coś straszliwego i zgubnego. W wyniku tego fanatyzmu zmarło ponad 50 milionów ludzi. Sądzę, że właśnie do tego zjawiska bardzo dobrze odnosi się hasło przewodnie konkursu. Wolno swój naród więcej kochać. Nie wolno nikogo nienawidzić. Nie wolno nikogo nienawidzić, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Niezależnie od naszej rasy, od naszego wyznania, niezależnie od naszego światopoglądu, jest obojętne, czy człowiek rodzi się w jednym miejscu, czy w innym. Jesteśmy obywatelami tego samego świata. Jesteśmy tym samym gatunkiem. Jesteśmy po prostu ludźmi. Wiem, że koncepcja kosmopolityzmu sprzeczna jest z ideą patriotyzmu. Ale sądzę, że właśnie tę jedną myśl, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Powinniśmy pamiętać i uświadamiać sobie, niezależnie od naszych poglądów. I myślę, że uwzględnił ją także kardynał August Wąt w swoim cytacie. Niestety zauważam, iż w dzisiejszych czasach ciągle bardzo dużo ludzi o tym zapomina. Mam więc nadzieję, że w przyszłości będzie coraz więcej ludzi, którzy będą darzyli swój naród głębokim uczuciem, no bo tak być powinno. Ale będą też kochali wszystkie istnienia i cały świat. Bo mamy na razie tylko jeden i powinniśmy go szanować. Dziękuję Wam bardzo.